Dzisiaj pora zmykać do domu. Jutro wcześnie trzeba wstać, napalić tutaj, żeby trochę było cieplej i dalsza część pracy. Do zobaczenia.
na to samo pracę widzieliście. Teraz króciutki mój komentarz odnośnie tego, co się tutaj działo dzisiaj. Oczywiście wykończone zostały wszystkie zejścia do poszczególnych maszyn. To był priorytet, czyli zejście z sufitu na każdą maszynę. Jak widzieliście, każda maszyna ma oddzielne klapy, więc wszystko będzie można czy też pracować pojedynczo, czy też pracować na kilka maszyn jednocześnie. Odciąg będzie też na tyle wydajny. No i praktycznie ostatnią rzeczą, która tutaj jeszcze jest robiona w tym pomieszczeniu, to jest elektryka, czyli też elektryka i automatyka, żeby te maszyny automatycznie załączały również odciąg i to zostało rozpoczęte. Jutro finał i jeszcze mam nadzieję, że uda nam się zdążyć z przejściem na drugą stronę pomieszczenia, czyli do starego warsztatu i tam również rozprowadzimy bodajże dwa zejścia na dwie strony. Dobra, to na tyle dzisiaj i do zobaczenia jutro. Minęły, słuchajcie, kolejne dwa dni, dzień trzeci oraz czwarty. Ich nie rejestrowałem, ale już Wam opowiem, co się działo. Była to praca typowo instalatorska, czyli kabelki i przewody elektryczne i rozgałęźniki i tego typu prace, które, no, wydaje mi się, że to niezbyt ciekawa rzecz, ale no, żmudna i jeden dzień na samą instalację poszedł. Kolejnym dniem, tym czwartym, to już był dzień, gdzie były ustawiane maszyny, czyli tak zwane uruchomienie, również tutaj było wykonane. No i słuchajcie, wszystko działa. Wszystkie maszyny są podpięte i teraz może już odwrócę i pokażę Wam, od czego zaczynamy w takim razie. Zaczynamy od tego miejsca, czyli odciąg AF22. I tutaj mamy wyjście 160 mm. Idziemy sobie do góry. Skręcamy. Tutaj jest pierwsze zejście na dół, a zaraz za nim skręcamy w prawo i w lewo. W prawo Wam nie pokażę, bo tam jest jeszcze jedna niespodzianka, a my się zajmiemy stroną lewą, czyli nową częścią warsztatu. Idziemy tutaj tą rurą 160 i rozchodzimy się, jak widzicie, na boki, prawo, lewo, jeszcze damy tak, idziemy w lewo, pierwsza taśmówka, później w prawo mamy tutaj grubościówką wyrówniarkę i później ponownie w lewo do pilarki formatowej, później znowu w lewo do frezarki i jeszcze na końcu szlifierka i wiertarka pozioma. Także tak to mniej więcej wygląda. Już się obracam. Ładna pajęczyna, prawda? Pod sufitem. No i teraz zwróćcie uwagę oczywiście na rzecz, myślę, że bardzo ważną. Poczekajcie, pomyślę, gdzie Wam to pokazać, żeby było najlepiej widać. Już idę tutaj i wydaje mi się, że na przykład to miejsce u góry. Zwróćcie uwagę na te kolana, które są, które zmieniają te kąty, ile one są segmentowe. Oczywiście można byłoby zastosować kolana typowe, na przykład tak jak stosuje się w kominach, gdzie byłyby tylko dwie części, mamy kąt 90. Chodzi oczywiście o przepływ powietrza, przepływ tych wiórów i aerodynamikę, żeby te wióry
miały jak naj, kolana mają mieć jak najbardziej łagodne łuki. Zobaczcie również, jak nisko schodzimy tymi rurami metalowymi i później węże, które widzicie, węże Spiro czy rury Spiro, one tutaj mogłyby być jeszcze krótsze, ale celowo również daliśmy lekki zapas, żeby jeszcze można było zrobić w tym momencie jakiś krok czy ruch maszyną do przodu, do tyłu, żeby dopasować to na pewno, w którym miejscu one mają się tutaj zostać do pracy. Również tutaj zobaczycie na przykład przy pilarce formatowej. Rura odciągowa idzie na sam dół i praktycznie pół metra do maszyny i mamy tą 120 podłączoną. No i tutaj również redukcja ze 160 na 80 i na 120. Jeszcze jedną rzecz pokazaliśmy właśnie na końcu. Myślę, że to też bardzo fajnie pokazało. Ja chciałem pokazać, jak wpływa zastosowanie rury Spiro, ale widzieliście, że praktycznie nie musiałem zwiększać długości tej rury Spiro. Wystarczyło ją nieodpowiednio załamać. I jaki spadek przepływu powietrza został stworzony w tym jednym miejscu. I teraz wyobraźcie sobie, że macie tą rurę Spiro 5, 10 czy więcej metrów. Tych załamań będzie kilka. Na każdym załamaniu macie spadek przepływu powietrza o kilka metrów w minusie. Więc tych na przykład 20 czy 15 metrów na sekundę stworzy się, nie wiem, na przykład 5 czy 10, albo może jeszcze mniej. Więc bardzo myślę, że fajnie to było pokazane, jak załamania wpływają właśnie na straty, czy no straty właśnie tej przepływności. Co jeszcze tutaj mogę Wam pokazać? Tak się właśnie zastanawiam. Aha, już wiem. No kamera, odwróć się. Tutaj jest jeszcze magiczne pudełko. Magiczne pudełko z automatyką odciągu, czyli uruchomienie jakiejkolwiek maszyny podpiętej w tym momencie do instalacji tej odciągowej spowoduje włączenie samego odciągu i wyłączenie po bodajże chyba 30 sekundach. Więc nie ma tutaj jakby już problemu z automatyką. Zresztą w poprzednim warsztacie też tak było wykonane, więc to już może znacie. Chcę odpalić pilarkę, odsuwam klapę i włączam maszynę. Można było jeszcze zrobić to w inny sposób. Znowu dam na sufit. Można było to zrobić jeszcze w taki sposób, że gdzie mamy te rozgałęźniki na rurze 160, widzicie, tutaj są dwa trójniki i można było również zastosować system klapowy zaraz za rozwidleniem tym 160. Wtedy całe te rury odchodzące na prawo i na lewo byłyby już za klapą. Czyli zminimalizowalibyście straty na nieszczelności instalacji o te wszystkie ramiona. O tym również warto pamiętać i jeśli nie jesteście pewni połączeń na tych wszystkich rurach, na tych wszystkich elementach, wtedy dawać trzeba klapy, czyli skracać samą instalację. No i co? Chyba wszystko na dzisiaj. O samych maszynach nie będę Wam jeszcze opowiadał, bo tutaj sporo rzeczy można powiedzieć i o tej części warsztatu i o następnej, ale to już w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj kończymy. Ta mała rewolucja dobiega końca. Ja się nie mogę doczekać, żeby tutaj wszystko to odpalić i wykonać framugi, bo nie mogę na nie patrzeć, na te otwory, ale to już mówię. Kolejny odcinek, do zobaczenia wkrótce. Cześć. We'll be right back.